Witam cię serdecznie. Piękny i wspaniale wyglądający, jak zwykle widzą. To ja powracam, próbuję powrócić. Ciężki okres za mną. No, sami rozumiecie, nie zawsze jest łatwo. Dlatego korzystając z okazji, teraz, w tej chwili, drogi widzu, z czymkolwiek teraz się ścierasz w życiu, to pamiętaj, że dasz sobie radę, bo jesteś wspaniałym człowiekiem. I dziękuję Ci za to, że jesteś tym wspaniałym człowiekiem. Świat jest Ci za to wdzięczny. Tymczasem dzisiaj postaram się zainspirować Cię do pewnego buildu, do pewnej strategii, którą wczoraj testowaliśmy na streamie. Przy czym też podkreślam, że streamki codziennie o 20 zapraszam. I to w dodatku na YouTubie ostatnio sobie streamuję, no bo tak miło jest, więcej osób i tak jakoś fajnie. Więc testowaliśmy to w trzech grach. Działało za każdym razem. Oczywiście mówiąc działało, nie mam na myśli tego, że zawsze miałem pierwsze miejsce, ale zawsze byłem w top 4. Więc miejmy nadzieję, że to podziała. Zamysł jest taki, żeby wykorzystać jak najlepiej kielichy. O, Pandora. Wezmę ją. Bardzo lubię. Bardzo lubię. Ziggs. Tak, zrobimy. I zrobimy w sumie tak. Więc zamysł jest taki, żeby skonstruować dwa kielichy. Kielichy to jest łezka oraz oraz to, ten tutaj, ten, no, ta szmata taka, no. No i te dwa kielichy bardzo dobrze będą działały w innowatorach, ponieważ wrzucamy je na Orianę, po lewej stronie ustawiamy Heimera, a po prawej stronie Serafinę i mamy trzy jednostki, które korzystają z tego i są szczęśliwe. Okej, tutaj mógłbym w Arkanistów nawet iść. Mam też innowatorów. Aczkolwiek wydaje mi się, że Malzahar jest trochę silniejszy. Także chyba lepiej byłoby tak otworzyć. No więc oczywiście standardowo na początku, jak widzicie, szukam jak najlepszego stołu, jak najsilniejszego. I próbuję coś tutaj skleić, żeby mi szło jak najlepiej. Zasada jest podobno taka na początku, że jeśli do pierwszego koła uda ci się złożyć z Reala na dwójkę Siege, to na dwójkę to możesz spuszować level, a jeśli ci się to nie uda, to graj po prostu lustrika, żeby mieć ekonomię. To taki tip dla was. Tymczasem ja właśnie wziąłem tych arkanów i zobaczymy, jak mi się z tym uda otworzyć. Natomiast wczoraj cały czas robiłem właśnie tych innowatorów. To założenie z tymi kielichami jest też dobre w setupach właśnie z arkanistami oraz setupach ze skolarami. Jest to też wtedy możliwe do zrealizowania i jak najbardziej przyjemne. Zastanawiam się, czy. No, grałem defensywnie, no, przegrałem, to gram defensywnie. Mogę jeszcze czwartego tutaj wziąć. I sobie czekam. Na kole wezmę oczywiście szmacisko i będziemy mieć już pierwszy kielich, więc już będziemy szczęśliwsi na pewno. Ten asasyn nas tutaj troszkę niepokoi. Może jeszcze jeden wirus? Dobra, jeszcze jeden wirus poszedł. Ale to w sumie nic nie zmieni. No nieważne. Nie ma co się tutaj spinać, że się przegrywa na początku. No, także docelowo w tym setupie naszymi carry jest właśnie Serafina, Heimer i Oriana. Przy czym Oriana trzyma te przedmioty. Najlepiej dwa kielichy plus właśnie, jak to się nazywa? Chodzi mi o tę bańkę taką, taki Banshee's Veil. No tutaj jest w sumie nawet lepszy arkan. Czy lepszy, czy nie lepszy?
kwestia sporna, zależy do czego. Zostawię, bo może zwyciężę, a jeśli zwyciężę, to sprzedam, żeby mieć ekonomię tutaj na 10 golda, dostawać jedno złoto, jedną sztukę złota więcej. Dużo tych asasynów jest. To jest właśnie taka mocno asasynowa meta, dlatego jak ktoś mnie gra, jak ktoś mnie pyta, czym grać, to asasyni na pewno są dosyć dobrą opcją. O, udało się nawet wygrać. W porządku, w pożądalu. Oprócz tych kielichów i tego naszego, tej naszej banki Banshee's Vale'a, chcemy oczywiście ubierać tanka. Naszym tankiem docelowym jest Jace. Do tego czasu możemy ubierać Synchta. No a potem go po prostu zmienić. Chyba że robimy tych 7 innowatorów, no to wtedy może być inna decyzja z naszej strony. Dobra. Jeśli chodzi o holderów na te kielichy, oprócz tych arkanów, oprócz tych innowatorów i tak dalej, to MFK też jest całkiem dobrym holderem. Także też warto pamiętać. Ogólnie te wszystkie jednostki, które korzystają w jakiś sposób z AP, na pewno sobie z tego skorzystają. No dobra, to mamy już pierwszy kielich. Ogólnie wziąłem Pandorę i w ogóle z niej nie korzystam, gdyż mam przedmioty, które celuję tak naprawdę. Dobra, pierwszy pucharek. Jak to w ogóle wygląda? A, jeszcze sobie zrobimy tak, że może już zaczniemy drugi szykować. Na początku walki posiadacz tego przedmiotu i wszyscy sojusznicy znajdujący się w tym samym rzędzie następującej odległości pól, czyli po prostu po bokach, on oraz jednostki po bokach zyskują 35 punktów mocy umiejętności do końca walki. Także jest to bardzo przyjemne. Nie wiem, czy kalkulacja faktycznie jest taka, jaką teraz podam. Nie potwierdzałem tego. Aczkolwiek uwierzyłem YouTube'owi, bo usłyszałem to na YouTubie, że dwa kielichy równają się temu, jakby wszystkie te trzy jednostki posiadały jednego Rabadona. Także myślę, że to jest dobra kalkulacja, bardzo przyjemna. Jeśli faktycznie jest prawdziwa, to myślę, że jest bardzo dobra. Bardzo dobry jest efekt tej kalkulacji. No tu mamy Skolara, który też jest bardzo dobrym holderem. Skolar ogólnie też bardzo fajnie tutaj na pewno się odnajdzie razem z arkanami, bo będzie regenerował im manę. Aczkolwiek na razie nie muszę go tutaj spróbować zmieścić w żaden sposób. Kurczę, spuszowałbym to, powiem szczerze, może jednak. Bo zacząłem wygrywać, chciałbym utrzymać tego streaka. No, także tak jak mówię, no o 20 codziennie albo około 20 zapraszam na streama. Zostawiajcie dzwona, będziecie mieć powiadomienia, ewentualnie na Discordzie też macie powiadomienia. Ja serdecznie zapraszam, bo fajnie jest poczytać wasze komentarze, pogadać do was. Poznajmy się lepiej i w ogóle, nie wiem, co jeszcze zróbmy razem. Wszystko, co dobre. Nie róbmy sobie krzywdy, ale wszystko, co dobre możemy zrobić. Nie wiem, gadam jakieś głupoty teraz, ale to chyba akurat już przywykli ludzie do tego. Pochwala się, że wczoraj na streamie trafiłem dziobaczka. Nie miałem dziobaczka, teraz mam dziobaczka. Wcześniej nie miał, teraz ma. No i jest dziobaczek. Dziobaczki są znane z tego, że płaczą. No cóż, to ich urok. Trzeba to zaakceptować. Także mój stół wygląda całkiem obiecująco. Ja też podkreślę, że gram to teraz na D4 50 LP. Mniej więcej. Także jestem w swoim piku. Wyżej nie byłem. W tym sezonie przynajmniej. No to rolujemy, więc zostawiam. Rolujemy drugi kielich. Mógłbym nawet... mógłbym z tego zrobić faktycznie to, co chciałem zrobić. Może... co się ten puzzle? Okej, weźmiemy sobie to, bo potem sobie spiwotuję w tych innowatorów, żeby wam pokazać właśnie to, co grałem wczoraj, tak jak to grałem wczoraj. No a tutaj sobie czekamy na pelerynę albo na pachol. Przy czym, mówiąc szczerze, może wolałbym jednak zrobić trzy kielichy,
No bo skoro mam Pandorę, mogę sobie na to pozwolić chyba. Banshee jest spoko. Protekcja przed CC-kami jest super. Ale... Czy to jest tarcza? Ciężki dylemat. Zrobię na 3 kielichy. Jeśli to nie zadziała, to wyróbcie na 2 kielichy plus Banshee. Tak się umówmy. To będzie nasz układ taneczny. Dostałem wpierdziel od gościa, który jest nieskalany. Nieskazitelny. Ha! Ile łezek, co? Cóż. Cóży, cóży. Czekamy sobie, porozmawiajmy o życiu. Życie jest jednym wielkim chaosem. Aczkolwiek na swój sposób ten chaos jest piękny. A w istocie swoich wszystkich złych aspektów, to sam fakt tego, że istnieją te aspekty oraz istnieją aspekty dobre, czynią ten paradoks czymś pięknym, czymś niesamowitym. To był wywód filozoficzny, który miał was teraz jakoś tam na chwilę zająć. Także nawet jeśli jest źle, to warto mimo wszystko żyć, żeby było dobrze. Chociaż przez chwilę. Boże, ja nie wiem, ja próbuję tutaj dzisiaj dawać jakieś speech'e motywacyjne. Może minąłem się z powołaniem. W każdym razie chcę wam powiedzieć, że was wszystkich szanuję i kocham i życzę jak najlepiej. Serce uczonego. No i to jest dobre pytanie, ale chyba weźmiemy healowanie. Tak. O, fajnie, bo jest Janna. Janna jest super. No i jest też Vex. Dobra, to sprzedamy, to weźmiemy. Tak. Ogólnie zbieram się do tego, żeby też w LoL'a troszkę pograć. Chciałbym zrobić jakieś serie z LoL'a, ale takie strasznie lightowe, gdzie nie będę grał, żeby wbijać dywizję, tylko bardziej, żeby się bawić i wygłupiać. Może coś takiego będzie, bo po prostu czuję, że ja już nie mam motywacji, żeby być dobrym graczem w LoL'a. Nie oszukujmy się, nie będę. Miałem już swój pik, lepszy nie będę. Ale mógłbym może się chociaż troszkę dobrze pobawić i powygłupiać. Może to byłoby spoko. Co my tu mamy? Assassini, Skurczybelsy. O, no troszkę bolesne. Dawaj Janna, dawaj Janna. Second Wind. Ona dała nam nadzieję na to, że stracimy mniej HP. Ciekawostka jest taka, że Malzahar na 3 gwiazdkach. A rozprzestrzenia chorobę na 2 targety, jak tam chyba ten target umrze, który był zatruty. Coś takiego jest. My tymczasem widzimy tę Kate. I to wcale nie chodzi na moje pośladki, tylko bardziej o to, co ma na sobie, a raczej może to i tak źle brzmi. Ale to o to mi chodzi. O tę szmatę nad głową. No bo chcemy tego kielicha jeszcze jednego. Jakbym miał ten setup jakoś nazwać, to nazwałbym go jeszcze jeden i jeszcze raz. Bo tutaj cały czas przynosimy kielicha i pytamy, czy ze mną się nie napijesz. No i nie mają wyjścia, muszą pić z nami. Czy mogę to połączyć? Mogę to połączyć. Gdzie jest to? Tutaj jest. Dobra. Szukamy trzeciego kielicha. I teraz myk jest taki, że innowatorów mamy na drugim poziomie, a tych mamy na pierwszym. Tylko, że wtedy... No wtedy nie miałby kto trzymać kielicha. Musiałaby to być jakaś Lissandra. Chyba, że po prostu zostawić Malzahara. Może tak zrobimy. Może to jest dobra droga. No bo jednak lepiej na stole mieć jednostki na 2 gwiazdkach niż na jednych gwiazdkach. Na jednej gwiazdce w sumie. Aczkolwiek jakby to się jakoś jeszcze ulepszyło, taka Vex, Malzahar, to myślę, że byśmy mieli przepustkę do 8 poziomu.
W ogóle, żeby to wygraliśmy? Damn, son. Pięknie. Little Wisp. Bardzo ładny leak. No, ten stół się tutaj odzywa. Że mówi, że kurczę, no. Mówisz, że mamy pierwsze poziomy, to my chcemy mieć wyższe poziomy, żeby cię tutaj nie rozczarować. To są sygnały, które ten stół próbuje mi przekazać. Tymczasem trafiłem miecz, ale miecz to nie jest to, czego ja szukam w tej chwili. Potrzebujemy płaszcza. Przepraszam bardzo. To znaczy miecz byłby o tyle spoko, że moglibyśmy zrobić Shojinkę oraz Morello potem jeszcze na Serafinę. I wczoraj cały czas chyba też do tego dążyłem, że robiłem dwa kielichy i właśnie te dwa itemy. Więc to też jest dosyć ważne chyba. Ale zobaczymy, co jest priorytet. Wszystko ma swoje priorytety. Niestety. Albo istety. Tak jak popy. Kiedyś była taka dobra. Kiedyś była tak niezastąpiona. Kiedyś dawała graczom tyle LP. To znowu brzmi jak wywód filozoficzny. Może się tutaj zatrzymam. W porządku. Przeskoczcie na drugą stronę i pokażcie mi, co nosicie w brzuszkach. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie te wilki noszą itemy? Wiem, popsułem wam dzieciństwo w tym momencie. O, czekaj. Dawaj to, szybko. Dobra, wziąłem to z tego powodu, że jeszcze chcemy defensywne itemy. Popy. To mi niepotrzebne. Wejdziemy sobie w level, dołożymy sobie jednostkę na dwóch gwiazdkach, bo czemu nie? Może będzie lepsze tak. To będzie na pewno lepsze. No i dobra, teraz jakby się Malzahar oraz Vex ulepszyły, to byłoby fajnie. Ulepszyły, miałem na myśli ulepszyli. Przepraszam, nie umiem mówić. Dawno do was nie gadałem, bo nie było filmów i się oduczyłem. Ale teraz już będą. I streamy też. Zapraszam. No dobra, mamy całkiem niezłą ekonomię. Mamy całkiem sporo HP. Teraz pytanie, czy zbierać tych Zilanów. Kwestia jest taka, że w innowatorach to ma sens. Z tego względu, że nasz konstrukt rośnie od poziomu gwiazdek wszystkich jednostek innowatorów, jakie posiadamy. Także teoretycznie to jest spoko. Bo ja z reguły jednostki, których chcę się i tak pozbyć, nie kupuję, jak mam już je na dwóch gwiazdkach. Traktuję je bardziej jako taką windę, która pomoże mi w miarę bezpiecznie dostać się na poziom 8 albo 9. No ale w tym konkretnym wypadku to jednak... No widzicie, no jest sens, tak? To znaczy ja nie mówię, że w innych wypadkach też nie ma sensu, bo sens jest zawsze jakiś, bo jeśli zrobisz trzy gwiazdki zamiast dwóch gwiazdek, no to tak naprawdę, no fajnie, lepiej. Ale mimo wszystko jest to mniej prawdopodobne. Wolę rozwiązania takie stabilne, typu właśnie lepsza ekonomia. Więc tak to wygląda. Okej, mamy tutaj upgrade. I sobie powoli idziemy w stronę ósmego poziomu, z tego względu, że wydaje mi się, że mam ku temu podstawy, żeby tak zrobić. Mam silne podstawy do tego, aby się tam wdrapać. Na poziomie ósmym, mając ekonomię, poszukamy sobie docelowych jednostek. Mam tu na myśli Serafinę, Orianę oraz Heimerdingera, którego jeszcze nie trafiłem. Dlatego robiąc ten setup, dobrze jest zacząć z Yorli, co też polecam. Ale ofensywa. Okej.
No ładnie to ciśnie. Kielichy są siłą tego patcha. Wierzę w to. Chcę być w takim kulcie właśnie. Dobrą jednostką do tych kielichów jako carry jest też Wiktor oczywiście. Bo on może sobie stanąć też w tym rzędzie z tymi innowatorami i też kierować. Także jak najbardziej. Również super. Dobra, tak naprawdę to chcemy wziąć jak najdłuższą jednostkę teraz. No bo mamy Pandorę i tak. Ale z drugiej strony to. No to też jest potencjalny Morello. Więc why not? No dobra, mamy tutaj Heimera, którego oczywiście biorę. I puszuję to dalej. Oj, kliknęło się za bardzo. Za bardzo się kliknęło. Panie drogi, co ja tutaj dorobiłem? No i tak sobie na razie gramy tym stołem. Szkoda, że nie mamy tego bazy level 2, bo wtedy czułbym się bardzo komfortowo, aczkolwiek nie jest najgorzej. Nie ma co narzekać. Korzystając z okazji, chciałbym Wam też przypomnieć, żebyście czytali opis. Tam jest link do Discorda. Nasz Discord jest wspaniały. Mamy tam fajnych ludzi. Także jeśli masz potrzebę z kimś pogadać, poznać kogoś, pograć z kimś, to oczywiście Cię serdecznie zapraszamy. Discord nazywa się Piękne Cyce Nosorożca. Także myślę, że widząc taki shield. Co ja powiedziałem? Shield? Widząc taki shield, chciałem powiedzieć. You can never go wrong. Co tu mamy? Pojemnik na złom? Co to w ogóle jest? Dobra, weźmy taką zbrojkę. Dobra, idziemy dalej z levelem. Sytuacja w miarę stabilna. To jest zaraz neutralna runda. Także sobie po prostu podjedziemy pod ten level 8 do dobrej ekonomii. To jest w zasadzie taka podstawowa rzecz, o którą trzeba dbać. Czyli o to, żeby w miarę stabilnie dostać się jak najwyżej, a potem skleić sobie dobry setup. Dlatego dobrymi setupami są te setupy pod jednostki typu Kai'Sa. No bo po prostu, jeśli masz dużo HP, masz wysoki poziom, no to jesteś do przodu względem reszty prawdopodobnie i siłą rzeczy musisz bić top 4. Więc tak naprawdę bardzo ważne jest grać dobry early game. Ale nie zawsze się da. I wtedy trzeba też grać lost streak. A potem w odpowiednim momencie się stabilizować i być szczęśliwym cyceuszem. No i jak widzisz, tutaj pozabierali nam trochę jednostek. Ale my to zrobimy lepiej. Przynajmniej wierzę, że tak będzie. Chłop ma full ekonomię na 8 poziomie w ogóle. To jest niesamowite też. Ten konstrukt jest bardzo silny, bardzo wytrzymały. Aczkolwiek daliśmy radę. Nice! Puszujemy jeszcze troszkę. Przerzucę to tutaj. To jest moja Serafina, to jest moja Oriana, to jest mój Heimer, a to jest mój Jayce. No i jeszcze dwa razy. Okej, mamy piąstkę. Piąstka. Chyba nie. Natomiast Kubrak też w sumie chyba nie. Dobra, mamy już tutaj takie coś i mamy też takie coś. Czyli brakuje nam jeszcze tylko miecza. Aczkolwiek tego miecza chyba się nie uda zdobyć niestety. Okej, dobra, zróbmy tak. Spróbujmy coś rolnąć. Uruchomić co? Patrzałki? Ładnie powiedział tak. Taki słodziak w sumie. No i teraz chcemy ten board wyklepać, żeby te jednostki były na drugich poziomach, jak najwięcej tych jednostek, których potrzebujemy.
A potem, mając jednostki na drugim poziomie, stabilny board, pójdziemy w stronę 9 poziomu i postaramy się zamknąć grę. Zobaczymy, ile z tego planu nam się w ogóle uda rzeczy zrealizować. Dobra, dużo nie straciliśmy. Oriana. Dobra, poszukajmy. No kurczę, dobra. Czyli tak, to. Janka też, w sumie już niech sobie będzie. Dobra, trzeba to szybko wrzucać, bo jak nam się przeroluje, to będzie przyps. Ta Kajza jest super, ale... No cóż. Chcę wam pokazać to, jak grałem to wczoraj. Dobra. Trzeba to zupgrade'ować jeszcze, czyli trzeba jeszcze trochę wyklepać. Dobra. No jeszcze ta Serafina by się przydała. O właśnie, dobra. No to już jest w porządku. Teraz powinno być stabilnie. Tylko tak, mam Vex na stole. Mam na stole Vex i zastanawiam się, czego mi w takim razie brakuje. Kurczę, no nie wiem, nie mam pojęcia, co ta Vex robi. Jakby nie pamiętam, co miało być zamiast niej. Co miało być zamiast Vex? Taric! Taric! Boże drogi, no tak. Okej. Dobra, no tę łezkę. Może to wezmę w takim razie. Chociaż Giant Slayer jest w sumie spoko. Giant Slayery wkładamy na Chimera. Jak coś. Giant Slayery Blue Buff. Może tak być. To jest bardzo fajna i sympatyczna droga. W razie zatrzymam te Vex. Ona ma drugi poziom. Taric ma pierwszy. No nie ma co tutaj się cyckać z tym. W międzyczasie też liczę na to, że ten Heimer się zagrejduje. Bo czemu nie? Także już jesteśmy w top 4. Już jesteśmy szczęśliwi. Ale oczywiście chcielibyśmy jeszcze mieć Jace'a. Najlepiej na drugim poziomie. No i na 9 dołożyć jeszcze coś. Dobra byłaby jakaś Jinx, bo jest scrap. Albo właśnie jakaś taka late game'owa postać typu właśnie Kai'Sa może. Albo Viktor. Viktor byłby super, bo jest adeptem. Taric nas tutaj uspokoił. No, to już jesteśmy nawet top 3. Widzę, że tutaj Vex się zrobiła. Moglibyśmy rozważyć przestawianie się. Żeby nie stać pod tym ultem Lux. Muszę tak zrobić. No zobaczymy, czy będziemy w stanie te Vex w ogóle zniszczyć. O, ale to często strzela. Dawaj, Serafina! Oj, nie zdążyła. Dobra, udało się Lux zabić. I co? Czy to się uda? Dobra, uda się. No, ciężkie to było. GA.
GI, kurczę. Na Serafinę czy na Heimera? To jest dobre pytanko. Co ten gość w ogóle ma? Pretendentów. Tutaj jest bardzo potrzebny armor. Na niego dobrze by było bodyguardów zrobić. Tylko tak pivotować nagle w bodyguarda front? No i ten Heimer prawie trójka. Może wezmę to, niech będzie. No i teraz mógłbym w sumie to zamienić. I wrzucić to na razie tu. Chociaż to jest teraz gorsza jednostka. No chciałbym tego Jace'a spleć. Dobra, zobaczmy jak to w ogóle wygląda na tego chłopa. Nie wygląda to przyjemnie. Aczkolwiek, no, było blisko, o dziwo. Tamten chłop też wygrał. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. No nie mamy tej Vex, to na pewno strasznie mnie udupia. I teraz pytanie, czy ja powinienem iść po Heimera trójkę, czy iść po dziewiąty poziom? Fiora trójka, dobra, to już chyba mam odpowiedź. Bo muszę iść chyba po Heimera jednak. Ale lagi. Jakie lagi. Kurczę, nie sprzedają się rzeczy. Ale to swoją drogą wygrałem. Okej. Okay, to jesteśmy już w top 2. No nie oszukujmy się. Raczej nie ma szans, żebym zwyciężył do tego gościa, bo on ma Fiorę trójkę. Wydaje mi się, że to jest... że to jest niezbyt możliwe do zrealizowania. Też minusem jest to, że tego Jace'a nie znalazłem w ogóle. Nie, nie, ta Fiora jest potworem. To jest takie wynaturzenie, że to w ogóle jest tak... Tego nie powinno być. Jeszcze jeden kielich? Nie no, może to. Z drugiej strony to też jest spoko. Dobra, wezmę to. Ale nie, nie, to już nie może się udać. Spróbujemy po drugiej stronie jeszcze. No nie, nie, nie wykombinujemy tego, ale tak jak mówię, no setup jest całkiem spoko, jak widzicie. Jest całkiem sympatycznie grać tymi kielichami. Także no to już jest czwarta gra pod rząd, która wyszła w top 4. Więc zachęcam, więc wydaje mi się, że sprawdzone. Całuję w cyc, zapraszam na streamka. Wszystkiego dobrego. Cześć!